Gościem Eucharist TV jest Kamil Rozmus, lewy obrońca Łódzkiego Klubu Sportowego. Kamil, niestety kończymy ten rok w nie najlepszych, delikatnie mówiąc, humorach. Zamiast 3 punktów w meczu z Wisłą musimy przełknąć gorycz porażki. No dokładnie, no nas zawodników to boli szczególnie. Naprawdę liczyliśmy, że mecz z Wisłą będzie takim meczem, gdzie jednak wygramy i rozjedziemy się na tę przerwę świąteczną w lepszych humorach. No każdy widział przebieg meczu, tak? Szybka czerwona kartka. Jeszcze z tego bramka, tak? Bo wiadomo, zawodnik fauluje, myśli, dobra, z tego przynajmniej nie będzie bramki. Dostajesz czerwoną kartkę, bramkę. Ciężko, aczkolwiek uważam, że się nie załamaliśmy, że jednak wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie nawet jednego mniej coś działać. No i dawało to do pewnego momentu rezultaty. No jednak Wisła nas dzisiaj, tak jak widziałem, bramki. Pierwsza była z wolnego, druga była z karnego, trzecia była z rożnego i czwarta z dystansu. Strzelił naprawdę ładną bramkę, no szkoda. Co przede wszystkim zadecydowało o tak w sumie no bolesnej porażce? No, najłatwiej byłoby powiedzieć, że czerwona kartka, tak, że to jednak gra jednak zawodnika mniej przez tam chyba około 80 minut. To jest ciężko, no ale naprawdę, no sądzę, że w drugiej połowie ktoś jakby nie widział tej sytuacji czerwoną kartką i nie policzył zawodników, to nie mógłby chyba stwierdzić, że która zawodnika gra w przewadze. No ale Wisła okazała się drużyną dzisiaj skuteczniejszą. No i oni jadą z 3 punktami do Krakowa. To doświadczenie takich zawodników jak Brożer, jak Błaszczykowski, jak Wasilewski w dużej mierze gdzieś przechyliło szale zwycięstwa właśnie na Rożysz Wiślaków? No czy to przechyliło? No pewnie są to zawodnicy, którzy tyle grali w piłkę, że nikt z nas oprócz Arka Malarza nawet w ułamku nie ma tyle doświadczenia i jakichś tam przeżyć. No ale to są tak zawodnicy jak każdy inny, każdy popełnia błędy. Wasilewski też karnego tam dostał w rękę, to tak fajnie, że grają, no ale to nie jest dla nas tak, że ktoś gra na Błaszczykowskiego, czy na Broszka, o kurde, co ja zrobię. No, zawodnik jest zawodnik, z każdym trzeba grać tak samo. A co ty zapamiętasz z tych swoich pojedynków z Kubą Błaszczykowskim na boku? Znaczy na pewno da się zauważyć, że pomimo swojego wieku, tak, to jedno przyspieszenie takie, że jak idzie na mnie jeden na jeden, to ciężko jest jakby się przed tym, jeśli jest w pełnym biegu, obronić. No, też sobie będę pamiętał, że grałem z Jakubem Błaszczykowskim, no ale to kolejny przeciwnik, to nie tak, że o kurde, fajnie, że grałem, a przegraliśmy. No nie o to chodzi, żeby ten mecz wygrać, no i to było najważniejsze. Z pozytywów, w końcu UKS zdobył bramkę w samej końcówce, szkoda tylko, że to już była bramka na otarcie łez bardziej. Znaczy, no tak, wiadomo, to jednak zawsze im wynik mniejszy, tym to lepiej wygląda, tak? No naprawdę myślałem, że w drugiej połowie, jak się uda strzelić bramkę na 3-2, to jednak tak przyciśniemy, wiadomo, wtedy drużyna przeciwna tak mentalnie się cofa i że uda się do tego remisu przynajmniej dojechać. No widać, no zabrało, to jednak wiadomo, jednak grasz tyle czasu, to jednak te kilometry nabiegane przez zawodników, którzy są na boisku, przewaga jednego zawodnika w ustawieniu się, potem w formacjach, to jednak spowodowało, że jednak no nie dało się strzelić. Chociaż jakieś tam sytuacje było, co tak Dani fajnie uderzył, tak, to piłka tak obronił bramkarz, no i ta bramka na 4-1, gdzie wiadomo, że to już ciężko było już potem 3 bramki strzelić, no ale szkoda, no ja naprawdę liczyliśmy my jako zespół na to przełamanie, na 3 punkty, niestety się nie udało. Zanim wrócicie do zajęć, zanim wrócicie szykować formę na rundę wiosenną, przerwa świąteczna, jak ty spędzisz ten okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku? No, ja wracam do siebie, do rodziców, do Zamościa. Ostatnio byłem pół roku temu, więc fajnie będzie wrócić. No, od nowego już, od 1 stycznia mamy jednostki treningowe rozpisane. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała kadra, zespół, bo tak naprawdę my jeszcze tego zawodnicy tego do końca nie wiemy. A jak będą wyglądały już same święta, Wigilia, jeżeli chodzi o dopełnienie tych wszystkich staropolskich zwyczajów u ciebie w domu? Czy akurat u mnie teraz się dużo najechało ludzi, bo mam 3 siostry, już każda ma kogoś ze sobą, już jedna ma 2 dzieci, więc też będzie sporo naprawdę. I fajnie, bo my się widzimy tak praktycznie tylko raz w roku właśnie na te święta bożonarodzeniowe razem, a ja sądzę, że jesteśmy osobami takimi, że lubimy spędzać czas ze sobą jako rodzina,
No ja się cieszę, bo to jest moja najbliższa rodzina, oprócz mojej teraz już mojej małżonki. Będzie Mikołaj, będzie śpiewanie kolęd? Tak, zawsze rodzice o to dbają. U nas jest tak, że się łączymy w pary i musimy śpiewać, żeby dostać prezent. A jeżeli chodzi o to zachowanie linii w tym okresie świątecznym, będziesz wyliczał sobie te wszystkie specjały? Czy będzie można odrobinkę gdzieś tam popuścić? Czy ja mam akurat to szczęście, że mam dość dobrą przemianę materii. Ja akurat nie jestem osobą, która tak je dużo, ja jem bardzo różnorodnie. Potrafię zjeść po prostu z każdego dania po troszeczku. Ale ja tak w przerwie naprawdę tak będę jadł normalnie. Ja tak uważam, że problemów z linią nie mam, więc normalnie. A jakie jest twoje ulubione bożonarodzeniowe danie? Czy ja lubię, bo to rzadko się je, więc zawsze jest karp, więc ja to zawsze jem, aby uważać na ości. No i ten barszcz zawsze jest taki, po prostu rzadko to się je, a jeśli już jest ten okres, gdzie to raz się do roku je, no to wiadomo, sałatki czy jakieś inne rzeczy, to są, bo ono zje zawsze. Na karpie je się raz w roku, więc zawsze jest fajnie zjeść taką rybkę. A są jakieś na Zamojszczyźnie takie zwyczaje świąteczne, które są może mniej znane w innych częściach Polski? Coś ci przychodzi do głowy? Ciężko mi powiedzieć, bo jakby nie mam doświadczenia, tak? Zawsze jestem u siebie na święta, więc ciężko mi powiedzieć, czy jest coś, czego nie ma u kogoś innego. Moja babcia ma taki zwyczaj, tak? Skąd pochodzi moja mama, że wkłada do pieroga pieniążka. I potem jak jemy i ten normalny pierożek jest tam niegotowany, jest w barszczu i kto znajdzie w czasie posiłku pieniążek, to ma takie ala szczęście finansowe w następnym roku. Tylko trzeba uważać, żeby go nie zjeść, tak? Ale sądzę, że tylko to, tak? Inne to ciężko mi powiedzieć. Mhm. Czego ci życzyć na ten okres świąteczno-noworoczny? Ojejku, czego mi życzyć? No nie wiem, no, zdrowie na razie jest. Aby przyszła runda pewnie była lepsza, głównie dla UKS-u, tak, bo za długo tutaj już ten klub się podnosił i za dużo już przeszedł, żeby to tak wszystko trochę poszło w dół, ale wiadomo, sądzę, że podstawy i tak jak działa akademia, tak jak widzieliśmy, są boiska na Minerskie budowane, balon, tak jak widzimy z każdym tygodniem, jak się buduje stadion, no są jakby pewne plusy, które wiadomo, bo pierwsza drużyna to jest pewna część klubu, tak? To są kibice, akademia, drużyny młodzieżowe i są to, żeby jeśli nie idzie jeden element, żeby inny szły w górę, a z tego co wiem i widzę, no to na pewno jeśli chodzi o cały klub, no to UKS idzie do przodu. Mhm. A czego ty życzysz kibicom UKS-u, życzysz widzom UKS TV? Żeby w nas wierzyli, żeby cieszyli się z tego, co dało się osiągnąć w tamtym sezonie, czego chyba też się nie spodziewali. Żeby każdy mecz, na który przyjdą, żeby się cieszyli z tego, że jest ta możliwość, tak? Żeby zapewniali stadion. No i żeby nas dopingowali, bo naprawdę my się staramy, więc to nie jest tak, że chyba przechodzimy obok meczu, bo nawet dzisiaj chyba nikt nam nie powie, że przeszliśmy obok meczu. Bo to jest piłka, tak? Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ja, żeby kibice po prostu byli z nami, bo my jesteśmy z nimi. To jeszcze na koniec powiedz, jak będziesz witał nowy 2020 rok? Jeszcze dokładnie nie wiem. Może wyjadę na wakacje, takie krótkie, za granicę, ale jeszcze nie mam sprecyzowanych planów. Bo wszystko było tak, jakby nie wiadomo, jak to będzie wyglądało jeszcze, sprawy personalne, klubowe, więc jeszcze nie wiem. Ja ogólnie jestem osobą dość spokojną, więc pewnie z małżonką gdzieś będziemy we dwoje. Czyli bez żadnych szaleństw po klubach? Nie, ja jestem osobą, która w życiu w klubie może była w sumie na palcach jednej ręki. A już tak teraz się ustatkowałem, to już ja spędziłem czas głównie z małżonką. Gościem UKS TV był Kamil Rozmus.